Tamte pan do góry, to gdzie cały ten mi zagadała, jak to by na... Po cóżeś te kawalery przyszły, ojojojojojoj. Moja izba nie po waszej myśli, ojojojojojoj. Moja izba nie po waszej myśli, ojojojojojoj. Moja izba z ciosanego drzewa, ojojojojojoj. Nie takiego kawalera trzeba, ojojojojojoj. Nie takiego kawalera trzeba, ojojojojojoj. Oj, trzeba mi kawalera pana, ojojojojoj. Nie takiego, jak ja jestem sama, ojojojojojoj. Nie takiego, jak ja jestem sama, ojojojojojoj. Ja cię jeszcze uczyłam w telewizji. A co tak, kto tak późno stukał, ty Boże? Otwórzcie, gospodarzu, my kupcy przychodzimy z daleka, jesteśmy zdrożeni, ziębnięci. Przenocujcie. Nie wpuszczę was. W izbie ja ze starym. Syn i córki. Nie wpuszczę was. Nam tutaj dobrze by było, bo widziem obejście zadbane, gumno duże, to i dostatek musi być. Wpuśćcie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Co wy tak naprawdę chcecie? Słyszeliśmy, że macie jałowicę do sprzedania, czy tak? A tak. Na mnie pilno ze sprzedażą. Młoda jeszcze, a i w domu potrzebna. Nasza Marysia młoda, ładna, robotna, no i nie biedna. Chcielibyśmy, żeby trafiła w dobre ręce. Jasiek to dobry chłopak i bogaty. Ma 30 morgów, zadba o nią. Serce też ma dobre. Nie pijus. Nie. Pokażcie, jak wygląda ta jałowica. Maryś, a gdzie ona się schowała? O, jest, znalazła się. Chodź, zobaczysz, kto do ciebie przyjechał. Ładny on. Z przywór. No to ile cenicie za ten towar? Kupujcie, jak macie kupować, bo nam nie honor z wami się targować. 80 tysięcy. Nie ma mowy. Jak na wagę. Korzę ci, Jasieńku, bo ci żony trzeba. Jeść i ugotuje i upiecze chleba. Tak. Mnie się podoba. To 40 tysięcy i ani grosz więcej. Chytre. Co, chce sprzedać gospodarkę za kobietę? Marysia, to dobra gospodyni, zwiększy wam gospodarkę. Dajmy więcej. Widać, że grosza skąpicie. Nasza Marysia z rodu bogatego wnosi duży posag i wywianowanie, urodę, pracę, no i kochanie. No, co z tym chłopcem? Daję 100 tysięcy. O, brawo!
Dajcie rękę na spodę. No to... Matka, dawaj koszałkę i pijemy litku. Rózgowiny, inaczej wieńczyny, od wicia wianków, odbywały się dzień przed ślubem. Druhny, swaszki i zaprzyjaźnieni z domem wili wianki, robili kokardki. Dla pana młodego, rodziców i drużbów większe, dla pozostałych gości mniejsze. Sporządzali też rózgę weselną, inaczej wieniec weselny, przybierając kwiatami i zielenią. Przystrajali też dom weselny. Obecnie wynajmowane na wesele sale są opłacone łącznie z uzgodnionym wystrojem. Zamiast rózgowin są wieczory panieńskie. Poszła Pania po wodę, będzie już mężatką. Gości Marysieńka już z całej wsi zaprosiła. Jednych zaprosiła na ślub, innych na ślub i na wesele. Oj, nachodzili się z druhną od domu do domu. I jeszcze w dzień ślubu będą zapraszać z rana. Musimy się śpieszyć, żeby z izby wszystko powynosić. Ściany przystroić jedliną, żeby było zielono. Dziewczynki, róbcie szybko ten wianek weselny i kokardki. I pamiętajcie, żeby zostawić na ścianie miejsce na obraz. Do tańca. W sieni na podwórzu będzie ta tańcowali. Będzie więcej miejsca. I te stare kumy, co przyjdą podglądać, niech zobaczą, jak się młodzi bawią. O, zobaczcie, jak tam kapusta. Oj, żeby tylko kaszy nie przypalić. Nóżki już się siadły. Jakie nóżki? No galareta. Patrzcie, jak te młode szybko te kokardki robią. A ty, kumo, co masz taka ta krzywa rózga weselna? Chyba mi się różdżka weselna ubiła, bo mia gorzałeczka.
nie była, bo ja do Załęskiej nie była, nie była. Jak na się gorzołku napiła, ten to wianuszek ubije, ubije. Ten to wianuszek ubije, ubije. Kumy, zobaczymy, jak te młode sprawią się z robieniem i z przypinaniem kokardek. Rodzicom, starostom i rodzicom chrzesto ubogie. Kumo, zobaczysz, pojemy, popijemy i potańcujemy. Aby tylko dobrą drogą wracała do domu. Będą wracać poza stodolu. My już chleba napiekli, kaszy, kapusty, grochu nagotowali. I teraz sprawdźcie, kumy, aby łyżek i misek dla wszystkich gości starczyło. Starczy, starczy. Wydanie rózgi. Wieczorem, w dzień przed weselem, drużyna młodego przybywała do domu młodej po rózgę weselną. Matka panny młodej przekazywała rózgę staroście albo starościnie. Często trzeba ją było wykupić, co nazywano targowaniem o ziele. Marszałek lub starosta, czasami starsza drużba, z rózgą prowadzili orszak weselny do kościoła. Podczas oczepin oddawano rózgę matce panny młodej. Rózga była symbolem panny młodej. Dzisiaj drużbowie nie wygłaszają oracji, biorą za to udział w wieczorze kawalerskim. Nie muszą przygotowywać i ubierać koni i wozu, na którym młodzi pojadą do ślubu. Zielony most.